Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałabym podziękować organizatorom festiwalu Detal Fest za zaproszenie, a przede wszystkim pani Marii Nowakowskiej. Jestem antropolożką, więc o detalu w architekturze ludowej opowiem z perspektywy antropologa. Reprezentuję Uniwersytet Ludowy w Nowych Sadach, to jest taka nowo powstała placówka edukacyjna dla dorosłych na Podkarpaciu. Tytuł mojego wystąpienia: Między Bogiem a demonami. Co robią krzyże, rozety, gołąbki, wisienki, rąby czy koguty nad wejściami na ścianach domów wiejskich? No i tak, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że ilustracje pojawiające się tutaj w tej prezentacji są, po pierwsze, to są zdjęcia z moich badań terenowych, ponieważ przede wszystkim jestem badaczką terenową, i to są zdjęcia z ukraińskich Karpat. Po drugie, to są też zdjęcia z takiego projektu ukraińskiego Old Hata Project i wtedy oznaczam te zdjęcia takim OXP na dole. To jest projekt pokazujący różne style budownictwa ludowego w Ukrainie, ale przede wszystkim poprzez pryzmat ich mieszkańców, czyli to jest projekt opowiadający z jednej strony o domach, ale z drugiej strony o historii ludzi mieszkających w tych domach często po kilkadziesiąt lat. Również pojawią się tutaj ilustracje archiwalne i one wówczas będą oznaczone, skąd są wzięte. Po trzecie są ilustracje z projektu bardzo ciekawego, Zadomowienie w dziedzictwie, który organizuje Fundacja Walizka z Dukli. Jest to projekt skierowany do mieszkańców gminy Dukli, aby uwrażliwić ich na budownictwo ludowe czy na ich własne drewniane domy, żeby spojrzeli na nie nie tylko jak na, można powiedzieć, stare, archaiczne i nieciekawe, ale przede wszystkim jako na piękne, piękne wytwory rzemieślnicze. I tutaj też będzie się wówczas pojawiała taka adnotacja Zadomowienie w dziedzictwie, skrót po prostu z tego. No i zaczynam prezentację, więc przede wszystkim spojrzenie antropologa. Ja wiem, że to może zabrzmieć banalnie, że dziedzictwo materialne jest ściśle powiązane z niematerialnym, ale tak jest. Po prostu nie da rady spojrzeć na dziedzictwo materialne, jeżeli nie rozumie się, czy można oczywiście spojrzeć, ale zupełnie inaczej wówczas wygląda to dziedzictwo materialne budownictwa ludowego, w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć coś, co my jako antropolodzy nazywamy ludową wizją świata, czyli wszystkie te elementy, które porządkują ludziom, dawniej porządkowały ludziom w kulturach tradycyjnych, widzenie świata, tłumaczyły pewne zjawiska i zjawiska przyrody i pochodzenia różnych przedmiotów i pochodzenia człowieka i tłumaczyły pewne wartości, więc wszystko to jest zawarte w tej ludowej wizji świata i budownictwo ludowe jest absolutnym odzwierciedleniem tego, co jakby tkwi w wartościach, ponieważ nie da się wybudować domu, jeżeli on ma stanowić centrum i stanowić też pewien no punkt centralny dla człowieka, ale też przede wszystkim miejsce sakralne. Więc budowa domu, tak samo jak chociażby i hafty na koszulach wyszywanych, to były elementy porządkujące czy też odwzorowujące ludową wizję świata i one miały między innymi za zadanie jakby ustanowić pewnego rodzaju ład. I teraz ta ludowa wizja świata, czyli to tłumaczenie rzeczywistości, przede wszystkim miało też za zadanie spajanie wspólnot, tak? Takie tworzenie wspólnotowości, ponieważ wokół tych samych wartości ludzie się obracali i też wiedzieli, no, jakie są granice czy też normy i zachowanie nienormatywne. I takim elementem, który no jest właściwie fundamentem istnienia człowieka, ale też to jest rzecz absolutnie uniwersalna i ponadczasowa, to jest po prostu potrzeba bezpieczeństwa. I bardzo wiele elementów naszej kultury właśnie wynika z potrzeby bezpieczeństwa, czyli tworzenia sobie ładu. Oczywiście dom jest schronieniem, więc jest jakby też takim namacalnym
odwzorowaniem czy odzwierciedleniem tej potrzeby bezpieczeństwa, ale jednocześnie on nie jest tylko i wyłącznie konstrukcją, tak? Jest budynkiem, który jest złożony z dachu, ze ścian, z podwalin, ale on też jakby w samym sobie ma pokazywać czy odzwierciedlać ład, który powstaje w wyniku budowania tego domu. Więc właściwie tak człowiek, można powiedzieć, kultury tradycyjnej, bardzo wiele elementów robiłby przekształcić chaos w kosmos. Oczywiście to są terminy umowne, tak? Chaos, kosmos, ale chodziło o to, żeby właśnie tą przestrzeń nieoswojoną stworzyć, przestrzeń nieoswojoną przekształcić na przestrzeń oswojoną. I oczywiście dom jest jak najbardziej przestrzenią oswojoną i musi być przestrzenią oswojoną, czyli czymś, co jest absolutnie wydarte chaosowi i transformowane w coś, co jest bliskie, bezpieczne, dobre, ważne i odzwierciedla właśnie te podstawowe wartości. I oczywiście jest tak, że w takim przestrzeni, która ma ład, jest porządek, jest hierarchia i wszystko ma swoje znaczenie. To, że my dzisiaj nie do końca czytamy znaczenia różnych rzeczy stworzonych w przeszłości przez twórców i twórczynie, to też oznacza to tylko to, że my po prostu jakby zatraciliśmy albo też nie potrafimy czytać tych elementów, albo one po prostu stały się anachroniczne w naszej kulturze, stąd my już nie wiemy, dlaczego akurat taki element jest. My po prostu patrzymy na ten element jak na element czysto estetyczny. A właśnie o to chodzi, że chociażby tutaj zdjęcie pokazane, tak, gdzie mamy zdobienia na obramieniu okna, to nie jest tylko i wyłącznie element estetyczny. My patrzymy jak na element estetyczny, bo on jest elementem estetycznym, oczywiście. Ale właśnie ja dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć, dlaczego warto patrzeć na to nie tylko jak na element estetyczny. O tym trochę później. No i przede wszystkim ja będę dzisiaj mówiła nie tylko o wzornictwie, ale przede wszystkim o samym, o całości, bo trudno mówić o architekturze drewnianej, architekturze wiejskiej bez rozumienia kontekstu. Przede wszystkim mieszkańcy wsi dawniej, kiedy budowali dom, to bardzo solidnie przygotowywali się do tego. Oczywiście bardzo istotny był wybór miejsca i on nie był przypadkowy. To nie było tak jak dzisiaj, że kupujemy 10-arową działkę, ponieważ akurat jest działka budowlana na sprzedaż. Po prostu, owszem, był jakiś grunt, ale też na tym gruncie sprawdzano i przyglądano się przede wszystkim przyrodzie, zwierzętom, gdzie będzie najlepsze miejsce pod dom. Zwracano uwagę na to, na przykład, gdzie kładą się krowy. Zwracano uwagę, żeby starano się, żeby nie wybudować domu na ścieżce, którędy idą zwierzęta. Bo to jest też jakby związane z przekonaniem, że miejsce graniczne jest miejscem niebezpiecznym. W związku z tym nie budowano tam, gdzie jest jakakolwiek granica. Dom musiał stanowić centrum, stąd nie mógł być postawiony w miejscu, gdzie jest jakiś element graniczny. I te domy dawniej budowane, one miały bardzo świadome miejsce, które, no oczywiście też była obserwacja przyrody na zasadzie, gdzie jest teren zalewowy, a gdzie nie, bo to wynikało po prostu z takiej racjonalności. Natomiast sporo było też takich elementów, które my dzisiaj możemy nazwać elementami magicznymi. Natomiast to jest czasami wpychane w takie określenie zabobon, o oczywiście pejoratywnym zabarwieniu, natomiast to niekoniecznie jest związane z tym, że ci ludzie nie mieli świadomości, gdzie oni budują, albo że rzeczywiście to było magiczne. Oni po prostu mieli bardzo silne odczucie przyrody i bardzo też intuicyjne odczuwanie miejsc, które mogą być lepsze albo gorsze. Można wierzyć w to lub nie wierzyć, ale tak było, więc już sam wybór miejsca był bardzo istotny. I oczywiście później wszystko, co było związane z budową domu. Zanim ten dom powstał, to oczywiście trzeba było też zebrać, zgromadzić materiał na budowę domu i też było istotne, że te domy były
Drewno było przede wszystkim sezonowane, to drewno, drzewa były wycinane w odpowiednim momencie roku, nie to co dzisiaj, że mamy zrywki właściwie i wiosną, i latem, i jesienią, wycinkę lasów. Lasy były, czy drzewa były wycinane zimą, i chodziło o to, żeby po prostu drewno miało jak najmniej soków wówczas, a wtedy było najtwardsze, najbardziej wytrzymałe. Też taką istotną rzeczą jest to, że ścinanie drzew, które oczywiście trwało niegdyś długo, bo było to ręczne ścinanie drzew, było w pewnym sensie też rytuałem, dlatego że ludzie uświadamiali sobie, że pozbawiają życia roślinę czy istotę, tak, ponieważ w dużym stopniu personifikowano przyrodę. I też wiązali z tym pewne rytuały podziękowania tym drzewom za to, że one po prostu służą później człowiekowi. Chodziło o to, że wszystkie elementy w budowaniu domu musiały być związane z pewną pozytywną, ja użyję słowa świadomie, energią, bo możemy to różnie nazwać, z pozytywną myślą, z pozytywnym nastawieniem. I też dlatego wybierano odpowiedniego cieśla. Cieśla musiał być, czy majster prowadzący całość prac, musiał być osobą szanowaną w społeczności, musiał być osobą doświadczoną oczywiście, ale też to musiała być taka osoba, która zna pewne rytuały w trakcie budowania samego domu. Dlatego, że od podwalin aż po, właśnie jak tutaj na tym zdjęciu, ustanowienie centrum, w czasie różnych etapów budowy domu, tym różnym etapom budowy domu towarzyszyły modlitwy i rytuały. Zaczynając od tego, że się wkładało po prostu dary takie ofiarne w węgiel południowo-wschodni, i taki dom często jeszcze no na każdym narożniku, oczywiście też przy każdym narożniku się modlono. Innymi słowy, każdy etap budowania domu był obwarowany pewnymi rytuałami po to, żeby się tam mieszkańcom po prostu dobrze mieszkało, po to, żeby tam był ład, bezpieczeństwo i szczęście i zdrowie. To zdjęcie akurat jest z miejscowości Boberka na Bojkowszczyźnie, to jest obwód lwowski. To jest akurat moment przebudowy dachu, a nie wznoszenia domu, dlatego że dolne ściany widać, że są starego domu, a tutaj po prostu podnoszono dach. Ale i tak majstrzy nie zapomnieli o tym, żeby powiesić wiechę. Wiecha jest elementem oczywiście obrzędowym, ważnym, ale wiecha symbolizuje drzewo życia, czyli tak naprawdę centrum. Powieszenie wiechy ustanawia pewien, i to też tak nazwę, żeby obrazowo powiedzieć, pewien kanał energetyczny, czyli jakby obrazowo to wytłumaczyć, otwartość domu na górę, w górę, tak? Otwartość domu w miejsce, skąd się czerpie dobro, ale też jednocześnie ta wiecha symbolizuje no, stworzenie po prostu przestrzeni sakralnej, tak? Ten dom staje się miejscem centralnym. Miejscem centralnym, a więc miejscem sakralnym. Oczywiście bardzo ważnym elementem w drewnianych czy w wiejskich chałupach i do dzisiaj spotykanym no, chociażby w budownictwie Podkarpacia czy Beskidu Miskiego, to jest oczywiście sosręb, na którym w miejscu centralnym rzeźbi się rozety, krzyże, wpisuje się datę budowy domu. I to nie jest tylko i wyłącznie ozdobnik, tak? To nie jest tylko i wyłącznie zaznaczenie daty, że ten dom powstał w 1920 na przykład roku, tak? To jest ustanowienie też centrum, dlatego że Ludowa wizja świata nie jest takim zero-jedynkowym rozumieniem, że jeżeli jest jedno centrum, to już innego centrum być nie może, bo w takim domu mogło być, ja też zaraz Państwu pokażę, jeszcze inne centrum. Tak czy inaczej, ta belka, główna belka, czyli sosręb, była
układana w takim bardzo podniosłym nastroju, ponieważ wierzono, że układa ją się na głowę gospodarza. Na głowę gospodarza, czyli oznacza to, że po to, żeby gospodarz długo żył i był zdrowy i był szczęśliwy. Jeżeli gospodarz żyje w dobrostanie, to znaczy, że i cała rodzina żyje. I jednocześnie takiej belki nie używano wtórnie. To znaczy wierzono, że jeżeli ona już raz została sporządzona dla jednego gospodarza, to nie można wtórnie jej wykorzystać w tym samym miejscu w innym domu. Owszem, takie belki wykorzystywano wtórnie, ale już nie jako sosręby. Stąd można było na przykład odkryć ktoś, kto przeniósł dom albo zamieszkał w przeniesionym domu, mógł odkryć jakieś właśnie daty czy rozety, która rozeta jest po prostu znakiem solarnym, tak? Znakiem odzwierciedlającym słońce, czyli no, siłę boską, tak? Czyli moc boską, moc w tym momencie można powiedzieć dobra i taką moc, która ma w tym domu po prostu dać szczęście rodzinie. To, co jest istotne, ja nazywam to po prostu personifikacja. Te chałupy żyły. To nie były po prostu takie sobie budowle, tak? Personifikowano, tutaj może akurat to zdjęcie nie do końca odzwierciedla, ale wyobrażano sobie, że drzwi to są usta, okna to są oczy, a strzechy czy dachy to są po prostu włosy. Czyli tak naprawdę domy stanowiły pewną istotę, czy były pewną istotą, można powiedzieć ożywioną, o którą też trzeba było bardzo dbać. I z tą personifikacją oczywiście było związane chociażby to, że wierzono, że próg przy układaniu podwalin, czyli też belki dolnej, która stanowiła też próg wejście do domu. Też na przykład uważano bardzo, żeby majster albo nikt z pracujących przy budowie domu nie wbił tam siekiery. Wierzono, że w takim domu, jeżeli się wbije siekierę, to będą się po prostu rodziły dzieci z rozszczepem wargi, czyli z zajęczą wargą. Czyli to też pokazuje, że ten dom, te drzwi były po prostu ustami, a oczy były, no tak jak mówię, oczy patrzyły. No i ten próg. Próg jest bardzo ważny. Próg jest miejscem granicznym i też miejscem rytuałów. Miejscem rytuałów to tak jeszcze nawiążę do tego zdjęcia, na którym była pokazana rozeta. Miejscem rytuałów jest oczywiście również miejsce pod rozetą, tak? Czyli miejsce centralne. To tam stawiano osobę, która wymagała jakiejś interwencji. I nad nią odprawiano rytuał leczniczy, czyli łączono się bezpośrednio z tym, co jest ponad. Wierzono, że w tym miejscu można uzyskać kontakt z siłami boskimi i uzyskać od nich pomoc w jakiejś chorobie, czy jakiejś przypadłości, czy w jakimś problemie nawet, tak? I to było miejsce właśnie rytuałów magicznych. Drugim miejscem rytuałów magicznych jest próg. Próg jednocześnie stanowi to przejście, które oddziela świat oswojony od nieoswojonego. Stąd pod progiem zakopywano chociażby takie drzazgi osikowe, ponieważ osika w kulturze tradycyjnej jest traktowana jako drzewo, a później drewno o właściwościach ochronnych, odpędzających demony czy jakieś złe byty. Stąd też wbijano osikowe kołki właśnie w serca wampirów. Oczywiście tam wampirów nie było, tak, ale nie będę tutaj mówiła o wampirach, tam po prostu były upiory. Na naszej przestrzeni były upiory, a nie wampiry. Tak czy inaczej, te kołki osikowe wbijano właśnie jako element, który ma chronić, znaczy odgania złe demony i jednocześnie
Czasami też zakopywano pod progiem. Były też rytuały, że na przykład wbijano igły w próg. Igła też jest takim przedmiotem apotropeicznym, czyli przedmiotem odganiającym, ponieważ jest ostra, jest kująca. Wszystko, co jest ostre, jest elementem wykorzystywanym w magii ludowej jako to, co odgania złe moce. Pod progiem również zakopywano łożysko po porodzie. Wierzono, że to jest odpowiednie miejsce, ponieważ próg jest z kolei tym miejscem łączącym przestrzeń z tym, co jest pod. Tak jak sosręb czy rozeta jest miejscem łączącym z tym, co jest nad, tak próg jest miejscem łączącym z tym, co jest pod. I w lecznictwie ludowym to nie jest tak jednoznaczne, że znachorka czy znachor zawsze szukali środków, żeby wyleczyć osobę chorą tylko od sił tych, można powiedzieć, umownie boskich, ale również często zwracano się do tych sił, które są pod, czyli do miejsc, w których wierzono, że jakby zasiedlają je byty właśnie złe, demoniczne i choroby. Stąd też właśnie na miejscach granicznych i na progu odprawiano pewnego rodzaju rytuały. No i do dzisiaj mamy ten zwyczaj niewitania się przez próg, który jest no, bardzo archaiczny, ale też nie rozumiemy do końca, skąd on się bierze. Właśnie się bierze stąd, że przede wszystkim próg oddziela dwa światy, tak? Świat oswojony od świata nieoswojonego. Po drugie, próg jest miejscem emanacji tej energii dolnej. A my w momencie, kiedy podajemy rękę, to tak jakbyśmy się narażali na to, że ta energia, która jakby emanuje od dołu, weszła w nasze ciała, czyli przez tą dłoń podaną przez próg. No i tak, bardzo istotny jest ład wewnętrzny i ład zewnętrzny. Ład wewnętrzny, to jak już mówiłam, to jest sosręb, to jest centrum, ale piec również należy do miejsca centralnego w domu. Wynikało to po prostu z takiej, po pierwsze piec, w piecu piekło się chleb. Chleb to było życie, tak? Chleb w ogóle symbolizuje życie, czy zboże symbolizuje życie. I piec, ponieważ również komin wychodził do góry, więc wierzono, że jest tym kanałem łączącym z tym, co jest ponad, czyli z siłami dobra. Piec był bardzo istotnym elementem w każdej chałupie wiejskiej i wokół niego też toczyło się życie. To na piecu można było, na piecu było miejsce, tu akurat ten piec na zdjęciu nie jest taki duży, taki typowy stary piec, oczywiście miał legowisko i na piecu mogły leżeć osoby wybrane, czyli najmłodsze i najstarsze w rodzinie. Piec był miejscem sakralnym. Osoby najmłodsze, dzieci, czyli osoby, które też mają cechy sakrum, ponieważ nie mają jeszcze wyodrębnionych cech płciowych, czyli mają silniejszą taką partycypację w sakrum, więcej odczuwają, i osoby starsze, starcy, ponieważ oni już też są poza tą, można powiedzieć, płciowością i oni już są jedną nogą z tamtej strony. Więc stąd oni mieli to miejsce zapewnione na piecu. W tradycyjnych domach, i to do dzisiaj też spotykane jest, ja spotykałam się często z tym w Ukrainie, że róg południowo-wschodni to jest tak zwany święty kąt albo pokuć. Właśnie w tym miejscu ustawiane są święte obrazy, jak tutaj widać na zdjęciu są też ręczniki, tak, czyli rusznyki haftowane. I to miejsce jest miejscem oczywiście już bardzo mocno związanym z jednej strony z chrześcijaństwem, ale wybór tego miejsca jest absolutnie, ma genezę przedchrześcijańską, ponieważ jest od południowo-wschodniej strony. Wschodnia strona w ludowej wizji świata oraz południe to są strony związane z siłami boskimi. Jest to po prostu wynikało z obserwacji przyrody. Na wschodzie słońce wschodzi, czyli jak słońce wschodzi, to daje życie. Słońce jest życiem, daje gwarancję życia. Dzięki słońcu rosną rośliny i pożywiają, dają, tak są, stanowią żywność dla człowieka, który po prostu dzięki im może przeżyć. Natomiast na zachodzie słońce zachodzi, stąd zaczyna się noc i zaczynają się
rozpoczyna się działanie sił demonicznych, sił właśnie takich, nie wiem, chorób i sił zła. Stąd zachód był miejscem, i zachód oraz północna strona były miejscami niebezpiecznymi. Także ten święty kąt był jakby wybierany bardzo świadomie, czyli ta strona wschodnia i południowa, i ona też jakby porządkowała przestrzeń. Czyli jak się wchodziło do takiego domu, to się miało trzy bardzo istotne elementy, punkty, które porządkowały całą resztę. Czyli był piec, był sosręb z rozetą albo z krzyżem, i oczywiście święty kąt. Reszta mebli była już jakoś tam ustawiona, rozstawiona, zazwyczaj bardzo podobnie ze względu na brak miejsca. Niemniej te trzy elementy były bardzo istotne i one jakby musiały być w każdym domu. I teraz tak, strony świata, to o czym mówiłam. Tutaj wyraźnie widzimy na tym zdjęciu, że okna wychodzą tylko od południowej strony. Czasami też okna wychodziły od strony wschodniej, to już w nowszych, młodszych domach. Ten dom jest, no, pewnie z początku XX, może nawet z końca, no, jakoś tak pewnie z przełomu wieków. I to nie było tylko, oczywiście, bo można powiedzieć, że to jest. Ma taką funkcję praktyczną, bo ma funkcję praktyczną. Oczywiście od południowej strony jest ciepło, więc to słońce wchodzi, oświetla, ogrzewa ten dom, ale to nie chodziło tylko i wyłącznie o względy właśnie praktyczne. Chodziło też o te elementy ludowej wizji świata i przekonanie, że południowa strona jest stroną bezpieczną i stroną dobrą. Nie wpuszczamy, jeżeli okna są oczami i drzwi są ustami, to nie wpuszczamy po prostu do środka tego, co może się czaić po stronie, która jest zasiedlana przez siły zła. Czyli po prostu nie robimy wejścia od północy. Dzisiaj oczywiście, kiedy budujemy domy, nikt na to nie zwraca uwagi, bo to też nie jest jakby istotne, tak? Po prostu dom się buduje, ustawiając tak, jak jest wygodne do działki i do tego, jak droga na przykład nam wyznacza, tak? Jak wyznacza nam skarpa, jak wyznacza nam drogę, jak wyznacza nam chociażby widok, tak, z okien. I to już nie ma, no i oczywiście projekty architektoniczne, także to absolutnie jakby nie ma już znaczenia, po której stronie jest to wejście. Natomiast to wejście w budownictwie ludowym było istotne od strony południowej i, jak mówię, miało znaczenie. No to, co można powiedzieć magiczne, chociaż ja tego słowa nie do końca, znaczy to słowo magiczne czy magia, to też zawsze uwrażliwiam, że słowo magia jest słowem tak naprawdę wykorzystywanym przez antropologów, bo użytkownicy tych rytuałów, czy ludzie, którzy tam po prostu mieszkają, do tej pory przestrzegają, nie nazywają tego w żaden sposób magią czy magicznym myśleniem. Tak po prostu jest, tak? To jest życie, to są tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie i temu ludzie się jakoś podporządkowują, ale też często nie kwestionują. W tych miejscowościach, w których jeszcze można znaleźć elementy kultury tradycyjnej, bo oczywiście już tej kultury tradycyjnej jako takiej nie ma. No i tutaj mamy północno-zachodni węgiel, który też jest bardzo istotny, ponieważ to pod tym węgłem były wykonywane pewne rytuały, bo ten węgiel był uznawany za taki, w którym można odesłać pewne elementy za światów, czyli do tego świata, gdzie mieszkają, czy które zamieszkują siły demoniczne. I na przykład, kiedy leczono kurzajki, to jest dosyć popularna, powszechna do dzisiaj metoda w Karpatach. Wierzy się, że jeżeli trzeba wyleczyć kurzajki, to należy po prostu zawiązywać na nitce supełki, które odpowiadają, każdy supełek odpowiada każdej kurzajce, i przy tym jest oczywiście jakaś szeptane zaklęcie, ale później tą nitkę należy zakopać właśnie pod północno-zachodnim węgłem, albo tam, gdzie, jak to mówią, ścieka z dachu od strony północno-zachodniej, bo wierzy się, że tą chorobę odsyła się właśnie tam, gdzie ona być powinna. Ona nie ma być w świecie ludzi ludzkim, tak? Tu jest świat, który ma być światem ludzi zdrowych, więc tą chorobę odsyła się do jej świata. Podobnie wylewano na przykład wodę po odczynianiu uroku, wylewano na
od północnej strony domu, tam gdzie nikt nie chodzi. Czasami wylewano na strzechę, żeby ona jeszcze właśnie ściekła sobie tam, gdzie jest ten, wierzono, że tam, gdzie ta woda skapuje, jest ten no, kanał energetyczny, tak? Czyli to miejsce, które bezpośrednio wiąże się z tym, co jest pod. Stąd wylewano na strzechę i ta woda miała sobie skapać i wpłynąć do tamtego świata, włącznie z tymi urokami odczynionymi, czyli osoba, której odczyniano uroki, tak? Po to, żeby ją wyleczyć, to właśnie ta woda powinna pójść tam, gdzie być powinna z tą swoją chorobą. To, co jest bardzo istotne, to jest porządek wewnętrzny, o którym mówiłam, i ma też odwzorowanie w porządku zewnętrznym. I to wszystko jest uporządkowane, a uporządkowane jest po to, żeby stworzyć po prostu kosmos, tak? Transformować chaos w kosmos i te ściany zewnętrzne, one bardzo często były po prostu symetryczne, wszystko było symetryczne, te elementy były symetrycznie rozstawione, a też jakby brano przykład z przyrody, ponieważ symetria osiowa jest taką podstawową cechą budowy chociażby roślin, więc przeniesienie biologii na życie człowieka było też taką formą, po pierwsze, obserwacja przyrody, tak? To, co jest zdrowe, jeżeli jest symetryczne, to znaczy, że jest zdrowe. Roślina im zdrowsza, tym bardziej symetryczna, im bardziej są jakieś aberracje, tym bardziej jest pokręcona. Stąd symetria jest z jednej strony odzwierciedla to, że my ustanawiamy porządek, a z drugiej strony, z jednej strony konstruuje porządek, a z drugiej strony odzwierciedla ten porządek, czyli jakby i tworzy i odzwierciedla, czyli ustanawia, my jesteśmy w porządku. I ta symetria, tutaj jedno proste zdjęcie, tak? Po prostu dwa okna, ale identycznie zdobione, rozstawione symetrycznie, i taki dom jest dobry i bezpieczny wewnątrz, tak? I oczywiście też obramienia okien. Można byłoby pomyśleć, że to jest tylko i wyłącznie estetyka. Oczywiście jest to estetyka, bo tych elementów jest dużo. One są często no, bardzo takie same w sobie niezwykle ciekawe, tak? Jako zdobnictwo. Natomiast tutaj przede wszystkim też jest pokazane, że one są ta lewa strona. Odzwierciedla prawą. To wszystko jest osiowe, to wszystko jest oczywiste, to wszystko jest łatwe do zobaczenia, dlatego że można powiedzieć, że oko też się uspokaja w takich, patrząc na takie bardzo symetryczne rzeczy czy przedmioty, to tak jak też mamy potrzebę, jakby, nie wiem, jak czytamy tekst, to jeżeli tekst jest rozsypany, to też trudniej jest nam ten tekst czytać i przyswoić. Tutaj po prostu te obramienia okien, tu ja pokazuję nie tyle teraz ornament, tak, co po prostu obramienia i pokazuję, że to jest istotne jakby dla samej symetrii. I teraz tak samo ornamenty można byłoby nie malować ścian, ale można tak pomalować, żeby jeszcze bardziej ustanowić tą symetrię, tak? Czyli też to jest ciekawe, że jak popatrzymy na domy budowane chociażby, no ja myślę, że nie tylko na Podkarpaciu, budowane jeszcze w latach 50., 60., one często mają wpisane czasami z jakiejś glazury, z jakichś szklanych, jakichś szkiełek, robione różne ornamenty właśnie centralnie. Może to być wisienka, może to być po prostu rąb, może to być nawet cały obrazek, jakiś jeleń na rykowisku, może to być bardzo prosty wzór, a może być bardziej skomplikowany, ale chodzi o to, że on dzieli tą płaszczyznę na dwie równe, identyczne części, właśnie tworzy tą oś. I tutaj mamy też ciekawy element, bo to są po prostu winogrona, które na dole są krzyże, że ewidentnie jest to element chrześcijański, tak? To chodzi o to, że po prostu my zaznaczamy, ten dom jest miejscem sakralnym. My próbujemy, czy ludzie, jeżeli tworzyli takie elementy, to oczywiście cały czas nadawali, podkreślali, co roku odnawiali, po to, żeby cały czas ten dom nie tracił swoich cech sakrum, no właśnie po to, żeby się ludziom tam dobrze żyło i żeby nie chorowali.
No i właśnie ta osiowość, tak, jest też takim typowym, ta osiowość, o której właśnie mówiłam, jest właśnie przekształceniem chaosu w kosmos. Tutaj mamy na domu widać roślinę, która kończy się po prostu kwiat, tak, on też jest bardzo symetryczny i ten kwiat nie jest przypadkowy, on też może być po prostu drzewem życia w takiej właśnie formie, czyli tym samym co wiecha, ale też właśnie pokazuje miejsce, chociaż jest tylko i wyłącznie elementem estetycznym, ale pokazuje przekształcenie chaosu w kosmos, czyli ta roślinność, bujność, która może być, a która jest właśnie taką nieokiełznaną naturą, raptem staje się tym elementem kultury. Jest włączona w życie ludzkie i jest oswojona. I oczywiście, no, to jest też przy okazji bardzo ładny detal, na którym warto pewnie, czy świadomie mieszkańcy tego domu po prostu sobie tak ozdobili swoje domostwo. Bardzo ciekawe zdjęcie, pokazujące właściwie słońce. Możliwe, że to też jest związane chociaż to jest absolutnie słońce, ale możliwe, że to też jest związane z kolorami flagi ukraińskiej, która jest po prostu błękitna i żółta. Natomiast mamy tutaj błękitne niebo i ewidentne słońce z promieniami, a słońce to życie, tak? Słońce to Bóg. Słońce to utwierdza, że ten dom jest jakby chroniony, tak, przez właśnie siły dobra. I ewidentnie bardzo ciekawa symbolika, właśnie taka sakrum raptem zjawiające się z promieniami wokół. I tutaj jest taka ciekawa też wariacja. Ja uważam, że to jest też element właśnie promieni. Przede wszystkim kolor żółty w rytuałach jest związany z przestrzenią sakralną, dlatego że słońce jest żółte, tak? Wszystko, co jest żółte, pomarańczowe i złote, stąd aureole są złote, to po prostu jest odwzorowania słońca, nimb, tak? Złoty nimb, złote promienie słońca czy żółte promienie słońca. I to jest tutaj na samej górze widzimy gołębie, o których zaraz też opowiem. I taki element, który mógłby się wydawać tylko i wyłącznie zdobnikiem, czymś, co może być no, ciekawe kolorystycznie, ma wypełnić jakąś pustkę, ma ożywić, to nie jest tylko i wyłącznie taki. Nie ma tylko i wyłącznie takiej funkcji estetyczno, właśnie jakiejś racjonalnej, tylko może mieć funkcję magiczną. Gołębie. Gołębie też nie są przypadkowe, chociaż prawdopodobnie osoby, które wykonywały te obramienia okienne czy na dachu tego metalowego gołębia, możliwe, że już nie wiedziały skąd to jest. Na pewno gołąb przyjął się bardzo mocno w naszej kulturze przez chrześcijaństwo, ponieważ no to jest symbol Ducha Świętego. Natomiast ten gołąb pojawia się również w dawnych wierzeniach czy w micie kosmogonicznym jako istota, która pomagała Bogu tworzyć świat, ponieważ gołąb pomagał Bogu przynosić piasek w dziobie i dzięki temu powstawała ziemia. Ale tutaj również widzimy na tym obramieniu okiennym, oprócz gołębi, widzimy koguty. I koguty są kolejnym takim bardzo ciekawym elementem. Kogut na dachu nie był, że, nie, nie był przypadkowym elementem. Kogut, podobnie jak gołąb, wierzono, że jest przede wszystkim z obserwacji. Kogut pieje i od tego zaczyna się dzień. Kogut pieje i rozgania siły demoniczne. Kogut pieje, budzi słońce i przegania zło. Stąd ten kogut na dachu jest też sakralny. On po prostu, podobnie jak słońce, podobnie jak gołębie, ma funkcję sakralną i ma podkreślać sakralność tego miejsca i centralność też tego miejsca. Tutaj mamy kolejny przykład gołębia. No, wygląda trochę jak gołąb pokoju, ale to nieważne, jak wygląda. Ważne, że ten gołąb nie zjawił się tam przypadkowo. Ten gołąb jest po coś,
No właśnie po to, żeby tam był pokój i ład. To jest akurat z Łęki Dukielskie, czyli podkarpackie, z projektu Zadomowienie w dziedzictwie. I też widzimy tutaj dwa gołębie symetryczne, a po środku jest gwiazda. Oczywiście gwiazda to jest też ten element związany ze sferą górną, tak, i z siłami dobra. Pomimo tego, że to jest w nocy, to księżyc jest elementem związanym z siłami demonicznymi, natomiast gwiazdy są boskie. I podobnie nie przez przypadek jest ten element wpisany na szczycie, a nie na przykład blisko fundamentów, tak? Po prostu one, te elementy należą do sfery górnej. I tak zjawiają się, można powiedzieć, zwykły zdobnik, ale jeżeli się jakby bacznie obserwuje świat, ale też rozumie się skąd pewne symbole się wzięły, to te gołębie nabierają zupełnie innego wymiaru, zupełnie innego znaczenia. Chociaż ja nie jestem pewna, czy mieszkańcy tego domu rozumieją, skąd ta symbolika i dlaczego akurat gołębie. Podobnie mamy gwiazdy, tak jak mówiłam, gwiazdy i teraz rozety. Gwiazda, która dom budowany w 60. bodajże pierwszym roku, ale pomimo tego ma, już jest murowany, ale pomimo tego ma tą gwiazdę u góry. Gwiazdę rozdzielającą datę, podobnie jak przecież na Sosrębie było. Ta data często była rozdzielona, oddzielona właśnie rozetą. Tak? Z jednej strony można powiedzieć, że ta gwiazda jest rozetą. Z jednej strony były dwie cyferki, z drugiej strony były dwie cyferki, więc tak naprawdę jest to przeniesienie tego, co było na Sosrębie na budynek i ustanowienie, jednocześnie ja to powtarzam, tak, ale to właśnie o to chodziło, żeby ustanowić centrum i podkreślić sakralność miejsca. I podobnie mamy tutaj rozety, zresztą też jakieś takie te elementy ozdobne, ja nie do końca właśnie próbowałam się przyglądać, ale nie do końca rozumiem, może to po prostu zwykły przypadek, ale też pokazują, oczywiście są symetryczne, tak? Natomiast ta gwiazda, ta rozeta oczywiście jest jak najbardziej odwzorowaniem tego słońca, czy gwiazdy, czy po prostu jest właśnie tym znakiem, może transformowanym znakiem solarnym na ścianach budynku. Ornament roślinny. Już wspomniałam o tym, że ta przyroda z jednej strony jest nieokiełznana. Przyroda to jest w pewnym sensie chaos, tak? Przyroda zabiera tą przestrzeń człowieka i człowiek, karczując las, tworzył sobie miejsce do życia, ale z drugiej strony też później tą przyrodę zaczynał ogarniać, tak? I ta przyroda pojawiająca się na tych zdobieniach jest już przyrodą oswojoną. Można powiedzieć, że oczywiście tu są takie, można to nazwać, chodzi mi dokładnie o slajd, na którym o tutaj widzimy taki element potrójny. Zresztą on się pojawia często też w karpackich chałupach malowanych kredą, farbą, czy nawet kopcony świeczką. Jest to element potrójny odzwierciedlający tak naprawdę właśnie trójbudowę świata, czyli łączność. W tym momencie, jeżeli wszystkie światy się łączą, to znaczy, że to jest miejsce dobre. Ta potrójność. Można powiedzieć, że to są po prostu takie gałązki, czy jakaś taka zredukowana roślina, a może to być po prostu ten znak potrójny. No i właśnie te wijące się rośliny, które nie zarastają domu, one nie zabierają przestrzeni, one nie zabierają przestrzeni człowieka, żeby znowu wcielić tą przestrzeń do natury, one są oswojone albo udomowione, tak, w tym momencie. Po prostu stają się elementem wpisanym i też oczywiście przy okazji jak najbardziej elementem ozdobnym. Znaki ochronne były malowane
To jest bardzo istotne na budynkach gospodarczych i bardzo dbano o to, żeby co roku je odmalowywać. Dlaczego na budynkach gospodarczych? Dlatego, że budynki gospodarcze to były miejsca, gdzie przede wszystkim żyły zwierzęta, ale też często przechowywano plony. Zwierzęta dla ludzi kultury tradycyjnej to były. No to był warunek przeżycia po prostu. Znaczy te kury niosły jajka, krowa dawała mleko, koń był środkiem transportu i po prostu inaczej się nie dało przeżyć. Natomiast w spichlerzu przechowywały się wszystkie te produkty, dzięki którym rodzina mogła przeżyć zimę i później jeszcze przeżyć ten przednówek i dojść do wiosny, kiedy zaczynają się pierwsze plony. Chodziło o to, że te znaki ochronne chronią przed, chociażby na oborach, tak, przed tymi wiedźmami, które miałyby odebrać krowom mleko. Przepraszam. Wierzono, że bosorkanie mogą, czy bosorki, bosorkanie mogą przyjść i po prostu odebrać mleko, ale jak zobaczą taki krzyż, to w tym momencie po prostu nie wejdą do tej obory. I żeby też wierzono, że po prostu oko, jeżeli ma zły zamiar, a zawiesi się na takim znaku, to po prostu cała negatywna energia zejdzie z tego człowieka na znak, czyli nie uszkodzi krowy, nie uszkodzi plonów, nie zabierze właśnie krowie mleka, czy nie odbierze kurom jajek. No i oczywiście, przepraszam, przy wejściach, czy nad wejściami, czy na drzwiach, oczywiście znaki krzyża, to już ten element chrześcijański, ale tak samo mający znaczenie przede wszystkim ochronne. Często obok krzyża pojawiały się właśnie takie znaki potrójności. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że mamy znak chrześcijański, a z drugiej strony obok jest symbol, który ma znaczenie sięgające właśnie głęboko w czasy przedchrześcijańskie. I tutaj też oczywiście przykład właśnie takiego elementu, który ma za zadanie, no dzisiaj oczywiście piszemy K plus M plus B i nad drzwiami i często te napisy kredą widać przez cały rok i są odświeżane, one właśnie są dokładnie, te krzyże dokładnie są tym samym. Przy czym tutaj mamy też krzyż na górze Golgota, tak? To jest nieprzypadkowe, czyli to jest krzyż centralny, znowuż miejsce centralne. Góra Golgota. Znaki ochronne oczywiście pojawiają się również wewnątrz domów. I tutaj to są akurat zrobione ze świeczki, po prostu przyklejane świeczki przyniesione z świątyni, poświęcone. I one oczywiście mają podwójną moc, bo z jednej strony są poświęcone, a z drugiej strony jeszcze są w odpowiednim kształcie przyklejone. Mamy tutaj nawet takie znaki, które nawiązują czy przypominają swastyki, ale przecież to nie są swastyki, bo one miały zupełnie inne znaczenie. To przede wszystkim był symbol solarny. Czyli jakby też tu jest niesamowite połączenie, bo z jednej strony są zwykłe, jest z jednej strony jest zwykły krzyż, a tutaj mamy ze świeczki wręcz zrobione słońce, czy coś, co nawet może przypominać swastykę. To, co jest istotne i to, co pokazuje, że domy były personifikowane, czy w jakimś sensie żyły, to też odnawianie ich, ale nie odnawianie sobie tak po prostu, tylko rytualne odnawianie, odświeżanie, malowanie, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, w wielkim tygodniu przed Wielkanocą. Bo Wielkanoc jest tym momentem, kiedy wszystko się odradza. Bóg się odradza, Chrystus tak zmartwychwstaje, czyli znowu te siły demoniczne są pokonane przez siły dobra. I również
człowiek razem z tym Chrystusem może dalej normalnie funkcjonować, bo jest pod opieką. I ten dom musiał być odnowiony właśnie w tym czasie. Nie jesienią, nie w środku lata, ale dokładnie był przygotowywany, podobnie jak człowiek przygotowywał się, na zmartwychwstanie, czyli na odrodzenie. I dom odradzał się wraz z człowiekiem. Malowano i do dzisiaj w Karpatach bardzo się przestrzega, żeby właśnie w Wielkim Tygodniu odświeżyć ściany budynków, odświeżyć framugi, odświeżyć wewnętrzne, czy odświeżyć meble. Często oczywiście pokryte są już wieloma warstwami farby olejnej i na przykład już nabierają obłych kształtów, ale pomimo tego co roku są odświeżane, czasami nie wszystkie co roku, ale na pewno malowane są srebrzanką drzwiczki od pieca, odświeżany jest piec i właśnie ten dom. Przy okazji też maluje się, odświeża się, czy maluje się pnie drzew owocowych, szczególnie jabłoni, dlatego że drzewa owocowe też są istotne, tak jak mamy ład wewnętrzny w domu i ład zewnętrzny, tak również całe otoczenie ma bardzo istotne znaczenie. Przede wszystkim jakby ten dom ma być posadowiony w pewnym rajskim, w rajskiej przestrzeni, to znaczy w przestrzeni, w której jest, właśnie cały czas do tego nawiązuje, jest to dobro. I szczególne znaczenie ma jabłoń, która oczywiście jest z jednej strony drzewem rajskim, ale to właśnie pod jabłonią do dzisiaj w Karpatach wykonuje się szereg magicznych rytuałów i tutaj mamy akurat obwiązane jabłonki, obwiązane sianem po to przed Wigilią, po to, żeby dobrze rodziły w następnym roku. Pod jabłonią również odczyniano uroki, pod jabłonią też zakopywano łożysko po porodzie, podobnie jak pod progiem. Na jabłoni wieszano czerwone wstążki po to, żeby ochronić na przykład, no, ochronić domowników po prostu przed złym okiem. I to wszystko robiono na jabłoni. Stąd tak praktycznie przy wszystkich obejściach starych, tak? I są te drzewa owocowe. Z jednej strony oczywiście one po prostu były istotne, bo dawały ludziom owoce, a owoc można przechować, owoc można zakisić, tak? Jabłka się kiedyś kisiło w dużym stopniu, czy tam suszyło, albo przechowywało w tych piwniczkach ziemnych. Tak czy inaczej, z jednej strony oczywiście ten owoc dawał możliwość przeżycia i był jakby bardzo istotny, ale z drugiej strony ta jabłonka też miała właśnie funkcję rytualną. Stąd dbano, żeby te jabłonie były wokół domu. I ten ład wewnętrzny, ład zewnętrzny, czyli też symetria ścian, symbolika różnych detali na ścianach i na zakończenie wszystko to, co jakby jest wokół domu, czyli zresztą te ogrodzenia też były malowane właśnie na Wielkim Tygodniu, bo całe domostwo było odnawiane. Wszystko się jakby przygotowywało do tego wielkiego święta odrodzenia. I takim elementem ciekawym do dzisiaj spotykanym w Karpatach to jest na przykład sadzenie roślin kolczastych przy domu, które właśnie mają za zadanie poprzez swoją kolczastość, tak jak mówiłam o igle, tak właśnie wszelkiego rodzaju osty, mają za zadanie odganiać siły zła, bo wszystko co kłuje, co nawet ma kłujący taki ostry zapach, jak chociażby czosnek, jest środkiem apotropaicznym. Stąd ten czosnek nieprzypadkowo jest oczywiście też wieszany często przy wejściu, bo on przez swój ostry zapach odgania. Tak? Czosnkiem nacierano kiedyś też dzieci, żeby się nie imały uroki. Ale też wiadomo, że ten czosnek ma funkcję ochronną przed wszelkimi tam czarownicami czy wierzono jakimiś upiorami. No i podobnie jak te rośliny kolczaste, które z jednej strony są ozdobne, bo to są po prostu, prawdopodobnie jest to po prostu ostrażeń siedmiogrodzki, taki oset no, wysoko rosnący, ozdobny. Ale jak to moja rozmówczyni, która jest tutaj na tym zdjęciu, mówiła mi i nazywała to konkretnie to, co odgania czorty, czyli mówiła po prostu o tej roślinie czortopołoch, czyli to, co odgania czorty. I ona miała świadomość, że ona tą roślinę sadzi po to, żeby ten swój dom jeszcze jakby dodatkowo ochronić. Czyli
Mamy tutaj po prostu szereg elementów. Ja tak na zakończenie powiem, że tu jest szereg elementów, które jakby porządkują tą przestrzeń. Z jednej strony bardzo istotna wybór miejsca, gdzie ten dom zostanie zbudowany. Po drugie, sposób ścinania drzew, wybór majstra, który będzie budował dom. Sposób budowania domu, który był obwarowany szeregiem rytuałów, oczywiście pewne elementy wykonywał sam majster, a do pewnych jeszcze etapów proszono księdza po to, żeby ten dom jeszcze święcił czy poświęcił w trakcie budowania domu. Następnym elementem było zasiedlenie tego domu, które też było rytualne, a które nie było tak po prostu, że się przynosi swoje rzeczy i zaczyna się mieszkać. Bardzo często do domu najpierw wpuszczano koguta. Kogut, który w Karpatach nazywali go zasidycz, czyli ten, który tam ma zasiąść. I taki kogut miał dożywocie w takiej rodzinie. To znaczy absolutnie nie można go było później tak zabić. On po prostu miał dożyć i jakby swoją naturalną śmiercią odejść. I taki kogut też oczywiście ma symbolikę, tak? Tak jak mówiłam, kogut jest związany ze sferą boską, więc kogut jest sakralny i kogut pierwszy przychodzi mieszkać do tego domu i najpierw na noc puszczano koguta, dopiero później następnego dnia przenosiła się tam cała rodzina. Ale pierwszą noc miał przeżyć tam, przemieszkać tam kogut. Więc budowanie domu, a później wyznaczanie tych elementów istotnych w samym domu, czyli sosnęp, piec oraz pokuć, to są te miejsca otwarte do góry, miejsca mocy, ale jednocześnie próg, który też jest miejscem mocy, tylko miejscem mocy idącym w dół. I w wszystkich tych miejscach można było odprawiać pewne elementy czy rytuały magiczne. I ten ład wewnętrzny również przenosił się, czy ład zewnętrzny był dopełnieniem ładu wewnętrznego, czyli ład zewnętrzny przede wszystkim symetria, symetrycznie rozstawione ornamenty, symetrycznie rozstawione okna, ornament, który miał znaczenie, miał swoje, no po prostu wszystko miało swoje znaczenie, nie było tylko i wyłącznie detalem, elementem ozdobnym. Oczywiście, tak jak mówiłam, że później te znaczenia, rozumienie tych znaczeń, ono się już zatarło, tak? Ludzie po prostu już ozdabiali, bo tak robili dziadkowie i to jest taki znany element, albo podpatrywano u sąsiadów, natomiast on dawniej miał swoje znaczenie. No i oczywiście to, że dom był personifikowany, że o dom dbano, że dom odnawiano rytualnie, że dom był żywy. I no, był taką istotą, która też jakby jest tym dopełnieniem rodziny i całym dopełnieniem całości gospodarstwa było to, co jest na zewnątrz, czyli sad, jabłoń i chociażby te właśnie osty czy rośliny kolczaste. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do takiego bacznej obserwacji tego budownictwa ludowego, właśnie też pod kątem myślenia magicznego, czy tego właśnie, w co wierzyli nasi przodkowie. Dziękuję bardzo.